proszę Państwa, teraz jeden referat, a po tym referacie przerwa. Zapraszam teraz pana Martinasa Maluzinasa z referatem na temat działalności politycznej Antonisa Smetony na emigracji w latach 1940-1944. Proszę bardzo. Chciałbym dla Państwa przedstawić swój jeden z rozdziałów pracy doktorskiej. Po pierwsze piszę biografię pierwszego prezydenta niepodległej Litwy. Może mikrofon? Znaczy, to jest mikrofon do kamery. Minimalnie głośniej. Okej, postaram się. Chciałbym przedstawić biografię prezydenta niepodległej Litwy, pierwszego kreatora Litewskiej Republiki, a później kreatora jako reżimu autorytarnego z elementami faszystowskimi. Po pierwsze, Antanas Smetona to jest twórca niepodległej Litwy, dziennikarz, prawnik. Także był bardzo znany jako na Litwie dotychczas jako działacz społeczny. Jest uważany za twórcę autorytarnego reżimu, jak już mówiłem. Co w mojej pracy chciałbym zauważyć, że opuścił kraj w decydującej chwili. Z uwagi na brak analiz w tym kontekście chciałbym zaprezentować dla Państwa działalność jego na emigracji, czyli w Stanach Zjednoczonych po 1940 roku. W latach 30. XX wieku można zaobserwować wyraźne zaostrzenie stosunków politycznych na linii Warszawa-Kowno. W 1938 zostało przyjęte polskie ultimatum. W 1939 przyjęto, zaakceptowano raczej niemieckie ultimatum i w związku z tym została oddana KPD w ręce III Rzeszy. Trzeci ultimatum skutkował, że 15 czerwca 1940 roku Smetona zrzekł się swoich prerogatyw na rzecz premiera promoskowskiego Antanasa Merkisa. W tym samym dniu wyjeżdżając z Litwy do Niemiec. Postawa prezydenta Litwy na tle innych polityków państw bałtyckich nie była precedensowa, ponieważ prezydenci Łotwy i Estonii nie opuścili kraj w decydującej chwili, co zrobił Smetona. Jakie chciałbym tutaj przedstawić powody tego? Luda Struska, jako biograf Smetony, wskazał kilka powodów, dla których Smetona zdecydował się wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, mieszkała dla wielu Litwinów duża diaspora litewska i on tam chciał jakby podjąć swoją działalność polityczną. Jakby dla dobra własnego lub dla dobra państwa to jeszcze do końca nie przeanalizowałem. Po drugie, Smetona był przekonany, że kraje zachodnie wygrają wojnę, dlatego ich słowo, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, będzie decydujące dla późniejszej niepodległości Litwy. Powód osobisty to wiele amerykańskich gazet trafiało na Litwę. Smetona liczył na źródło utrzymania, ponadto jego krewni i rodzina zachęcali do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych ze względu na obawy, że może dojść do zamachu. Alfonso Sedintas, biograf Antanasa Smetony, twierdzi, że prezydent miał nadzieję na wsparcie finansowe oraz moralne ze strony amerykańskich Litwinów, szczególnie od członków partii narodowców, skąd on wywodził się, a także na źródło utrzymania z wykładu w ośrodkach litewskich, ponieważ był naukowcem. Tymczasem, gdy przebywał w Berlinie, Amerykanie bali się wydać wizy zainteresowanym z obawy przed tym, że Smetona będzie prowadzić działalność polityczną wśród amerykańskich Litwinów. Ponadto byli świadomi, że dłuższy pobyt Smetony w Niemczech nie będzie tolerowany przez tamtejszy rząd. W Stanach Zjednoczonych został utworzony specjalny nawet komitet dotyczący spraw przyjęcia litewskiego prezydenta. W skład komitetu mieli wchodzić przedstawiciele wszystkich litewskich sił politycznych działających w Stanach Zjednoczonych, z wyjątkiem oczywiście litewskich komunistów i pokrewnych im organizacji socjalistyczno-robotniczych. Mimo wszystkich ograniczeń chciałbym powiedzieć, że Smetony celem było na uchodźstwie utworzenie rządu litewskiego za granicą in exile, czyli na wygnania.
Tymczasem litewskie organizacje, zarówno prawicowe, jak i lewicowe oraz litewska prasa w Stanach nie ukrywali swojej niechęci do Smetony oraz jego przedwojennej polityki, która publicznie krytykowano. Kategorycznie przeciwiano się planom ścisłej współpracy wszystkich organizacji litewskich w Stanach. Potępiano również jego ideę, aby połączyć wszystkich nurty polityczne w jedną całość oraz aktywność Partii Narodowców w Ameryce. Wskazując, że może doprowadzić do rozłamów wśród litewskich organizacji politycznych na emigracji. Faktycznie nie wszystkie litewskie organizacje z różnych nurtów politycznych były za odbudową państwa litewskiego po wojnie. Charakterystyczne jest to, że Partia Narodowców i Litewski Związek Chłopski widział jego jako przyszłego przywódcy Litwy. Ale problem polegał na tym, że amerykańska taka była Rada Litwinów utworzona, która była jedna najbardziej wpływowa, finansowana przez narodowców, przepraszam, przez środowiska katolickie. Sprzeciwiali się jego poglądom i stanowisku i nie widzieli jego jako przyszłego przywódcy. Gdy 11 grudnia 1941 roku Niemcy i Włochy wypowiedzieli wojnę dla Stanów Zjednoczonych, stosunki między na linii Moskwa-Waszyngton zaczęli się polepszać, co w efekcie wymagano od prawicowych Stanów Zjednoczonych, by te ograniczyli działalność pronazistowską w prasie oraz organizacjach działających na terenie kraju. Niedostosowanie się do powyższych wytycznych mogło negatywnie wpływać na postępy w budowaniu wspólnego bloku antyhitlerowskiego. Poza tym, kontrolując pronazistowskich działaczy w Stanach, w 1942 roku Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wydał instrukcję, w której wymagano, aby obcokrajowcy, którzy są podejrzani o szkodliwą działalność w Stanach, podlegali rejestrom. Zapis ten dotyczył również działalności Antanasa Smetony. Prób jego oczywiście. Przedstawiciele amerykańskiej lewicy krytykowali publicznie Smetonę za to, że aktywnie próbuje ingerować w bieżące sprawy publiczne Amerykanów ze swoimi antyskimi wypowiedziami i poglądami. Można wnioskować, że kwestia rejestracji ograniczyła przeważnie tak w polowe możliwość rozpoczęcia działalności politycznej dla Smetony, a także nie pozwoliła litewskim organizacjom narodowcom rozpowszechniania wśród amerykańskiego społeczeństwa informacji dotyczących Związku Radzieckiego, czyli prowadzenia propagandy antyradzieckiej. Organizacje tymczasem katolickie oraz pozostałe litewscy działacze prawdopodobnie nadal skłonnie rozliczać Smetonę i Partię Narodową za reżim dyktatorski utrzymujący się na Litwie przed wojną. Marzeniem natomiast narodowców Smetony zaś było odbudowanie powojennej Litwy. Smetona w swojej działalności podjętej na emigrację nie zaproponował nic nowego w zakresie systemu politycznego dla powojennej Litwy. Polityczni oponenci oskarżali go za to o dążenie do odbudowania ustroju państwa litewskiego w takim porządku, jakim był obecny przed wojną. Nie do końca można się z tym zgodzić, ponieważ poglądy Smetony na emigrację w Stanach przybrały bardziej demokratyczną formę. W mojej natomiast pracy badawczej można wnioskować, że gdyby Smetona był prezydentem, naśladowałby Hitlera i Mussoliniego, ponieważ w swojej działalności zakazał on swobody wypowiedzi oraz ograniczał podstawowe wolności obywatelskie. Warto wskazać, że przeszłość eksprezydenta wyraźnie wskazuje, że pragnął on zwycięstwa nazistów. Potwierdzają to przytaczone dokumenty archiwalne i edytowane. Koniec II wojny światowej zniszczył wszystkie plany polityczne litewskich emigrantów. Problemy państw Europy Wschodniej w polityce rządu Stanów Zjednoczonych zostały odsunięte na peryferię polityki zagranicznej. Smetona nie mógł wiedzieć, jakie decyzje podjęli Józef Stalin i Franklin Roosevelt w 1943 roku w Teheranie. Ale jego ostatni list, Żydikisa, pokazuje, że jego prognozy warto uwzględnić. Z prasy wynika, jak on pisał, że Anglia, jak i za nią podąża Ameryka, nie będą dążyć do sprawiedliwości nie z powodu Polski, ani z powodu krajów bałtyckich. Nie zmienią swoich przyjaznych stosunków z Rosją. Teraz trzej wielcy władcy czczą raczej siłą niż legitymacją i sprawiedliwością w międzynarodowym ładzie. To były cytata w 1943 roku. Jednakże chciałbym potwierdzić, że Smetona nie dożył końca wojny, ponieważ zmarł tragicznie
w wyniku pożaru Synowskiego 9 stycznia 1944 roku. I jednak, jak pokazała historia, jego prognozy okazały się trafne. Państwa bałtyckie zostały wcielone w skład ZSRR, a Polska stała się jednym z państw satelickich bloku komunistycznego. Dziękuję za uwagę. Ja mam jedno takie pytanie. Podziwiam to, o czym pan Marcin tutaj przed chwilą nam mówił, te starania Smetony, żeby utrzymać ten kierunek litewski w swojej działalności, pomimo że był, no wiadomo, utożsamiany z tym autorytarnym reżimem profaszystowskim albo wręcz faszystowskim na tak niesprzyjającym gruncie, jakim były Stany Zjednoczone. My na okładkach naszych książek z naszych konferencji o II wojnie światowej prezentujemy mapę Gomberga. Mapa Gomberga w 1941 roku, w momencie kiedy Niemcy stali u wrót Moskwy, kiedy 15 kilometrów dzieliło ich od Kremla, w Stanach Zjednoczonych powstaje mapa, gdzie połowa Europy, aż po Francję i Holandię, jest w rękach Sowietów. Polska Republika Sowiecka, Litewska Republika Sowiecka, Niemiecka Republika Sowiecka, a także Irańska Republika Sowiecka na południu, a na północy Finlandzka Republika Sowiecka. Więc praktycznie Amerykanie sami przewidywali taki rozwój polityki światowej. I to, że na tym niesprzyjającym gruncie, przebywając na emigracji, Smetona podnosił te postulaty narodowe, a także katolickie, no bo tutaj bym miał poparcie środowisk, z tego co słyszałem, właśnie katolickich, to bardzo to jakby jest ciekawe. Chciałem zapytać, dlaczego w momencie ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki Smetona nie powrócił na Litwę? To, że nie mógł tam działać między rokiem 1939 a 1941, no to raczej jest jasne, no bo najpierw no, te tereny zostały zajęte przez Sowietów, później co prawda Wilno na krótki czas zostało przyłączone do Litwy Kowieńskiej, no ale w 1940 roku, czyli w roku, kiedy wyemigrował, cała Litwa wpadła w ręce sowieckie. Ale dlaczego po półtora roku mniej więcej nie powrócił, czy nie miał jakichś propozycji, czy miał też złe, pomimo swojej ideologii nacjonalistycznej, faszystowskiej, miał złe kontakty z III Rzeszą? Moim zdaniem, że sprawa polega na tym, że jednak Smetana był pasywnym przywódcą na emigracji. Raczej nic nie zaproponował dla nowego odbudowania systemu politycznego Litwy powojennej. Mm-hmm. W swoich wspomnieniach często nawiązuje do tego z obawy, że on będzie jako pierwsza osoba i jego rodzina będzie prześladowana zawsze, do końca życia, przez KGB. Może to jest odpowiedź, chociaż jeszcze nie jest do końca zbadane to, ale stanowi podstawowy motyw, dlaczego nie chciał powracać Smetona. I jeszcze jeden jest taki ciekawy fakt, że to była tragiczna śmierć 9 stycznia 1944. Mówi się, że to była nienaturalna. To było no raczej zamach. Jakie są, że tak powiem, poszlaki? Poszlaki są takie, że litewscy biografowie Smetony dopatrują się, że to był zamach na jego życie. Ale czyj? NKWD? Na KGB. KGB. Mówi się, że oficjalnie prezydent według konstytucji z 1938 roku był jeszcze jakby oficjalnym prezydentem, ale na wygnanie. I Sowietom to bardzo przeszkadzało. I może być taki motyw, że jednak chcieli jego pozbyć się, ale to są tylko domniemania. Mhm, czyli te sprawy nie są do końca jeszcze zbadane. Tak.
A dokładnie pana praca doktorska będzie dotyczyła Smetony w całości, czy też tylko okres wojny, II wojny światowej? Raczej to jest taka biografia, ale bardzo skupiam się na analizie systemowej, czyli rola Antanasa Smetony w procesie przekształcenia systemu demokratycznego na niedemokratyczny. Nie? Aha. Czyli ja bardzo skupiam się na tutaj analizie systemowej, na transformacji politycznej. No dobrze. To chyba jeszcze tutaj jeden z... Ja tylko dosłownie głos w dyskusji. Tego, co pan mówił, panie Rafale, przywódca Litwy był archiwistów Rotas, czyli Kazimierz, funkcjonujący w Berlinie. Nie uzyskał zgody na to, żeby powrócić na terytorium okupowanej przez Niemców Litwy. Czyli kierował tym ruchem z Berlina? Swoim? Tak, ale potem, kiedy po 22 czerwca oddziały Wehrmachtu wkroczyły, ten ruch oczywiście istniał wcześniej, w konspiracji istniał na terenie Litwy, wkroczyły na terytorium Związku Sowieckiego i zajęły Litwę, Niemcy nie mieli w ogóle w planach odtwarzania państwa litewskiego. Więc żadna propozycja ani do Skierpy, ani do... Do Smetony tym bardziej. Ani do nikogo innego nie została złożona. Rząd Andrzeja został rozwiązany 5 sierpnia 1941 roku, a więc w zasadzie istniał dosłownie kilka dni. Niemcy zmusili do tego, aby zakończyli działalność, jeszcze nie było politycznych warunków nawet do tego, żeby Smetona wrócił i próbował podejmować działalność, tym bardziej, że był prezydentem państwa, którego struktur Niemcy po prostu odtwarzać nie zamierzali. Czy tak to ta historia Litwy Kowieńskiej się, można powiedzieć, zakończyła? Proszę Państwa, robimy 10 minut przerwy, jest godzina 14:11, czyli powiedzmy o godzinie 14:20, w porywach do 14:25 zapraszam na powrót tutaj do sali. Pierwszy wykład po przerwie wygłosi pan Arkadiusz Karbowiak na temat arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego w Lwowie. Dziękuję bardzo.